I witamy Was na wspólnym kolędowaniu. Rozpoczęliśmy kolędą z Narodzenia Pana i właśnie chcielibyśmy przejść w taką bardziej niż formę tradycyjnego koncertu, bardziej niech to będzie forma wspólnego kolędowania, więc bardzo prosimy o teksty, na pewno wszyscy Państwo znają, więc prosimy o wspólne śpiewanie. I zapraszamy do kolędy, a tytuł to może już Państwo sami zgadną. Thank you.
Znajcie Państwo tę kolędę, na pewno. Na pewno. Pierwsze rzędy bardzo ładnie tutaj śpiewały. Ja będę Was tak troszeczkę obserwował, zobaczcie. Ale tak, będę się dzisiaj czekał, tak, ośpiewanie. O każdej kolędzie postaram się tak powiedzieć słów parę. Tutaj mi się podobają bardzo ładne wersy. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, my mamy teraz kapłana w składzie. Wielki brawa. Ksiądz Michał Harajan. Jak mamy pokać z góry, to chyba nic nam grać na scenę, bo znacie to przysłowie, nie? Kto ma, jak mi tak było, kto ma księdza... to już Państwo pokazuje. Przybyliśmy jeszcze parę kolęd Państwu dzisiaj zagrać, wspólnie zaśpiewać. Przeraz przybliżeni do Bytlej. Z nami zagrał. Ale może da się namówić na coś więcej. Thank you.
Na 300 języków można przetłumaczyć kolędę, to zapraszamy do tworzenia.
Zanim tutaj weszliśmy, leciał taki ładny obrazek. Komu się podobał? Jak na taki obrazek, gdzie siedzieliśmy pół dnia wśród tych lampek wszystkich i ten, to chyba za mały obrazek, myślę. Oczywiście ten obrazek jest do obejrzenia na naszym kanale YouTube. I zapraszamy teraz do kolędy, jeszcze nie czas. To muzyka tradycyjna irlandzka, a tekst Zbigniew Gniedzieńko. Thank you.
przypomina mi się, jak za takiego kajtka, może takiego, śpiewaliśmy ją razem z naszą klasą ze szkoły muzycznej. Zresztą chyba widziałem, nie wiem, czy dobrze widziałem, ale chyba jest tu też moja dawna wychowawczyni, pani Irena Schabińska. Bardzo chciałbym pozdrowić. Romantycznego, świątecznego nastroju przejdziemy do naszej. To w ogóle teraz będzie debiut tej kolędy, bo zrobiliśmy ją teraz w niecały miesiąc, więc zapraszamy na premierę A wczoraj z wieczora. A wczoraj z wieczora, a wczoraj z wieczora z niebieskiego. To już niebawem widzimy się na następnych koncertach. Najbliższy, jaki gramy, to jest 26 grudnia, w drugi dzień świąt, w kościele Anieli Salawy, o godzinie 19. Tak? Po godzinie 19. Zapraszamy. Może w kościele tak mocno, aż nie zagramy. Też będzie fajnie. Mówią, że zagramy, znaczy, że zagramy. Później gramy 4 w Rozmarino i 6 koncert live w Radiu Białystok, który będzie w Trzech Króli.
ktoś może być z nami fizycznie, to będzie na ten koncert live przyjdzie, jadąc gdzieś tam do pracy. No do pracy w Trzech Królów. Ja stres mnie też troszkę wyjadał, bo myślę, że byście chcieli Państwu zobaczyć. Ja miałem więcej troszeczkę mówić o tych kolędach, ale tak wczoraj siedziałem ze znajomą i tak tata mi powiedział, że mam prowadzić ten koncert. Mnie trochę zdziwiło. I rozmawiamy i pytamy jej właśnie, wiesz coś może o polskich kolędach i nie o niepolskich? I ona mi mówi, no są piękne. I ja myślę, że to Państwu chyba musi wystarczyć, że są piękne, na to, żeby wszyscy wiedzieli. I teraz właśnie przenosimy się chyba w najpiękniejszą kolędę, przynajmniej moją chyba ulubioną, Mizerna Cicha.
perkusja! Teraz już wcześniej wspomniany nasz dobry wierny ksiądz Michał Koroczy, rozegranych rodzinnych chyba tutaj w mieście. Zaczniemy może od najpiękniejszej części naszej rodziny, czyli od mojej mamy. Ewa Bogdan, skrzypce, drugie brawa! Teraz będzie dwóch rodzinek. Na basie, aranżację, ogarnianie nas wszystkich. Gres za nas wszystkich. Bernard Bogdan, gitara basowa. I nasza przespaniała wokalistka, wcale nie taka mizerna i wcale nie taka nicika. Zuzanna Stankiewicz! Yeah.